Pogrzeb Jana Nowickiego. Wielkiego aktora żegnają gwiazd i wielbicieli jego talentu. Jan Nowicki, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, zmarł nagle 7 grudnia w wieku 83 lat. W środę aktor spocznie w Kowalu, swojej rodzinnej miejscowości na Kujawach. Wielkiego artysty w ostatniej drodze odprowadzają tłumy gwiazd z Polski i z całego świata. Jan Nowicki był bardzo związany z rodzinną miejscowością. Mimo że już skarżył się na problemy ze zdrowiem. To jeszcze 3 grudnia 2022 roku Rock pojawił się po raz ostatni publicznie, na uroczystościach z okazji 120-lecia Orkiestry Dętej Straży w Kowalu. Aktor był druhem w tamtejszym OSP. Aktor sam zaplanował szczegóły swojego pochówku. Zamiast w Krakowie, chciał spocząć w ukochanym Kowalu. To na tamtejszym cmentarzu znajduje się wykonany z czarnego kamienia grobowiec rodziny Nowickich. Zdobi go rzeźba przedstawiająca rozsuniętą teatralną kurtynę, a między kamiennymi kotarami widnieje krzyż. Na płycie nagrobnej jest wyryty napis: żyć możesz wszędzie, umieraj, gdzie dom. Jak żyje się ze śmiercią w sąsiedztwie, inaczej smakuje piwo, wódeczka, inaczej odbiera się przedostatnie emocje. Namiętność, starość i zbliżanie się do śmierci mogą być jednym z najbogatszych, najpełniejszych doświadczeń życia. Tak naprawdę człowiek zaczyna myśleć o śmierci wtedy, kiedy wybiera się w rozumne życie. Setki razy o tym mówię, bo wszystko, co ma siłę i smak, opiera się o koniec. A koniec, to coś absolutnie fantastycznego, mówił przed śmiercią Jan Nowicki. Uroczystości pogrzebowe Jana Nowickiego rozpoczęły się w środę, 14 grudnia o godz. 13 mszą świętą w kościele parafialnym w Świętej Urszuli w Kowalu. Podczas ceremonii zmarłego mają pożegnać najbliżsi. Rodzina aktora, Eugeniusz Gołębiewski, burmistrz Kowala oraz Marek Kondrat. Andrzej Grabowski, prywatnie przyjaciel zmarłego aktora, odczytał list do Rzymian. Poruszające wszystkie serca było długie i poetyckie niczym życie Jana Nowickiego kazanie. Pytanie, jakiego Jana Nowickiego znaliśmy? Jakiego też zachowamy w pamięci i sercu? Przyjaciel zmarłego, Zbyszek Książek w książce Piosenki, czasem wiersze kreśli jego krótką charakterystykę. Ty, prześmiewca, cynik, artysta niezwykle autokrytyczny, filozof pełną gębą. Pokazujesz nam nieznaną cząstkę siebie. Romantyczny, nadwrażliwy, spragniony miłości Bart. Usiłujący nauczyć nas dostrzegania codziennego piękna świata. Pragnień, kochania i skrywanej wiary, mówił podczas kazania ksiądz Piotr Głowacki. Jeden z księży koncelebrujących nabożeństwo żałobne. Jan Nowicki przyszedł na świat listopada 1939 w Kowalu. Zmarł 7 grudnia. Śmierć przyszła po niego w nocy. W jego domu na wsi Krzewęt. Na miejsce przyjechała karetka, jednak ratownicy medyczni. Mimo dramatycznej walki, nie zdołali uratować życia wielkiego aktora. W ostatnich latach Nowicki zmagał się z problemami zdrowotnymi, których nie ukrywał. Skarżył się m.in., że ma problemy z pamięcią. Jan Nowicki zasłynął rolami w takich filmach i serialach jak Sztos, Wielki Szum, Matki, Żony i Kochanki, Dziewczęta z Nowolipek, Młode Wilki, Życie Rodzinne. Oprócz kariery filmowej i telewizyjnej wykładał na PWST w Krakowie oraz napisał kilka książek. Był związany z Barbarą Sobotą, polską sprinterką i lekkoatletką. Ich synem jest Łukasz Nowicki. Ze związku z Ireną Paszyn Nowicki miał córkę Sajanę. Nowicki był też w związku z reżyserką Martą Meszros oraz Małgorzatą Potocką. W 2016 roku poślubił Annę Kondratowicz. Zobacz również. Jan Nowicki nie żyje. Aktor odszedł w wieku 83 lat. Przyjaciel Jana Nowickiego był reanimowany przez ponad godzinę. Ta operacja uratowałaby życie Jana Nowickiego. Aktor szykował się do zabiegu. Odszedł na własnych warunkach.